Raz. Witam was serdecznie dzisiaj. Jesteśmy tutaj, wiecie, jesteśmy tutaj, żeby wam przekazać taką dobrą informację. Przekazać wam taką dobrą informację, że ktoś was kocha na tej planecie. Wiecie, kto was kocha na tej planecie? Jezus Chrystus was kocha na tej planecie. Naprawdę. To jest prawdziwy, jedyny Bóg, który się troszczy o was wszystkich. Jedyny, prawdziwy Bóg, który się troszczy o was wszystkich. Jezus Chrystus. Posłuchajcie. Musicie, nic nie musicie w sumie, ale powiem wam taką kwestię. Abyście naprawdę w swoim sercu pomyśleli, w kraju, który jest chrześcijański, kto to jest Jezus Chrystus. Naprawdę, abyście pomyśleli, kto to jest Jezus Chrystus. Ja wam powiem. Jezus Chrystus jest jedynym prawdziwym Bogiem. On jest jedynym prawdziwym Bogiem. Wiecie, oddał życie na krzyżu za nas wszystkich, abyśmy mieli życie wieczne. Jezus, posłuchajcie, żyjąc w kraju takim katolickim jak Polska, to wszyscy praktycznie spotkaliście się z tym. Ale wiecie co? Najważniejszą rzeczą to jest żywe spotkanie z Jezusem Chrystusem. Żywe spotkanie z Jezusem Chrystusem. Czyli wiecie co? Szczerze zawołanie do Jezusa. Szczerze zawołanie do Jezusa. Posłuchajcie, ja byłem kiedyś ministrantem i myślałem, że znam Jezusa. Dzwoniłem dzwoneczkami i tam robiłem te wszystkie rzeczy. Wiecie co? Myślałem, że znałem Boga. Ale okazało się, że Go w ogóle nie znałem. Ale przyszedł taki moment w moim życiu, że zawołałem do Niego szczerze. Będąc 2500 kilometrów stąd, szedłem sobie na chodniku i zawołałem do Boga. I zawołałem do Jezusa. Mówię, Jezu, jak jesteś, to pomóż mi w moim życiu. Wiecie, tak na takim chodniku jak teraz. Zawołałem, Jezu, jak jesteś, to pomóż mi w moim życiu. Wiecie, i On wysłuchał mnie. Dlatego mamy tutaj przekaz dla was wszystkich. Jako my wierzący ludzie, odrodzony z Bożego Ducha. Że jeżeli macie pragnienie, ale ja wiem, że prawie, raczej wszyscy ludzie mają pragnienie poznania Jezusa. Wszyscy ludzie mają pragnienie poznania Jezusa, naprawdę. Bo wszyscy zostaliśmy stworzeni przez Boga. Wszyscy zostaliśmy stworzeni przez Jezusa. Naprawdę. W tych szkołach nam namącili, w tych głowach, że jesteśmy z ewolucji. Żadnej ewolucji, ludzie. Ja bynajmniej nie jestem do małpy podobny. Bo nie za bardzo, co nie? I wiem, że Jezus mnie stworzył. Że Bóg mnie stworzył. No, nie ewolucja. Nie siedziałem na żadnej, na żadnym drzewie jako małpa, później spadłem się, ewolucja zrobiła. Naprawdę. Posłuchajcie. My tutaj głosimy wam świadectwa, żeśmy się spotkali z Jezusem. My jesteśmy tutaj właśnie. I my tutaj właśnie jesteśmy, żeby wam powiedzieć o Bożych rzeczach. Wiecie co, tutaj jak małą tą grupą jesteśmy tutaj, ale wszyscy realnie spotkaliśmy się z Jezusem. Wszyscy tutaj spotkaliśmy się z Jezusem, bo On jest żywym Bogiem, wiecie. On jest naprawdę żywym Bogiem. My obraz Boga mamy w ogóle, wiecie co, skancerowany. Bo myślimy, że to jest taki, nie wiem, dziadek z brodą, z kijem i tylko czeka, żeby nam gdzieś przywalić za nasze grzechy. Ale to jest oszustwo diabelskie, wiecie. To jest naprawdę oszustwo diabelskie. Jezus jest dobrym Bogiem. I dlatego, wiecie, to co Jezus zrobił w naszym sercu, dlatego my z tym wychodzimy do was, aby się podzielić tym wszystkim. Naprawdę. Bo Bóg, bo Jezus jest największym skarbem. To jest największy skarb, który jest, naprawdę. Jest największym skarbem. I dlatego
Dlatego tu jestem, bo go poznałem jako osobistego Zbawiciela. I mam ten skarb, żeby się z wami dzisiaj podzielić, żebyście wy tak samo mogli poznać Jezusa jako osobistego Zbawiciela w swoim sercu. Naprawdę. Bóg włożył mi miłość do ludzi, wiecie. Włożył mi miłość do ludzi, bo strasznie nienawidziłem ludzi kiedyś. A wiecie dlaczego? Bo diabeł mnie oszukał, oszukał mnie. Ale naprawdę, ludzie są wartościowi. Słuchajcie, w dzisiejszych czasach, w których żyjemy, potrzebny nam jest Bóg. Naprawdę, potrzebny. Żyjemy pod takim obciążeniem dzisiejszego świata, że Bóg jest nam potrzebny. Naprawdę do naszego życia, abyśmy mogli być spełnieni w tym swoim życiu. I słuchajcie, Jezus jest naprawdę spełnieniem w naszym życiu. Daje nam moc do tego, abyśmy mogli tutaj być na tej planecie i sobie żyć normalnym, szczęśliwym życiem. Naprawdę. On tutaj po to jest. On tutaj po to jest, naprawdę. I troszczy się o każdego człowieka. Wiecie, wielu ludzi nam zadaje pytanie, dlaczego my to robimy. Dlaczego ja to robię. Wiecie co? Bo wasze dusze są bardzo cenne. Nie ma nic cenniejszego niż dusza ludzka. Naprawdę. Wiecie? Jesteście bardzo cenni dla Boga. I to, posłuchajcie. I to, jak sobie niektórzy myślicie, że jak tutaj się skończy wasza impreza na tej planecie, to sobie gdzieś tam pójdziecie 2 metry pod ziemię i koniec, i skończy się ta cała impreza. No ale muszę was rozczarować, wiecie. Bo pisze w Słowie Bożym, bo pisze w Piśmie Świętym, dlatego musicie czytać Pismo Święte, że każdy człowiek się spotka z Jezusem. Wiecie, każdy człowiek się spotka. Dlatego mam dobrą nowinę mam dla was. Żebyście kiedyś, jak staniecie przed Bogiem, żebyście nie powiedzieli, że tego żeście w ogóle nie słyszeli. A On wam pokaże takiego gościa w takiej czapetce i powie, słuchajcie, ten gość wam mówił, że ja jestem realnym Bogiem, że ja jestem prawdziwym Bogiem. I dlatego to jest takie poselstwo dla was, naprawdę. Jezus jest żywym Bogiem, istnieje. I jest dobry. I jest dobry dla każdego człowieka. Myślicie, że grzechy... Słuchajcie, każdy człowiek jest grzeszny. Ja też jestem grzeszny. I myślicie, że co? Grzechy oddalają was od Boga. Tak was diabeł oszukuje. Oczywiście, że was oddala od Boga. Ale w każdej chwili możesz przyjść do Jezusa, do Niego zawołać, aby ci przebaczył twoje grzechy. Wiecie o tym, że Jezus może przebaczać grzechy? Wiecie o tym? Naprawdę, Jezus może przebaczać grzechy. I On tylko może przebaczać grzechy. Nie żadne inne bogi. Bodzy. Bogowie, dziękuję bardzo. Taka jest prawda tego wszystkiego. Wszystkiego dobrego.